Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, nagrywam taki troszeczkę zalękniony. Wiadomo, że narząd nieużywany zanika. I nie wiem, czy jest narząd, który no, dyktuje mi, jakby, no, co ja mam powiedzieć tutaj do mikrofonu. No, oczywiście jest to mózg, ale chodzi mi o taki wewnętrzny głos, który. Gdy się nagrywa tam ile lat, to tak naprawdę człowiek już nie myśli, co mówi, tylko to się wszystko dzieje, automatycznie staje się to jakby nawykiem. Więc ten nawyk jakby, przez to, że mieliśmy taką dłuższą przerwę, można by nawet powiedzieć, że mieliśmy ciche dni. <grym> no to niestety no ten narząd, przepraszam, nie narząd, tylko ten wewnętrzny dyktator, bo dyktuje, ale też dyktator, bo namawiał do audycji, więc jego trzeba tak pokrzepić i nagrywać, aż się zregeneruje ten nieużywany narząd. Szanowni Państwo, no tak gadam głupotki, bo nie wiedziałem jak zacząć, no ale mamy to już za sobą, więc jakby to no pierwszy buziaczek, pierwsze rozmowy o... O pogodzie, o pracy, o życiu, i można przejść teraz do konsumpcji. Oczywiście nie mam zamiaru Państwa konsumować, tylko chciałbym Państwu powiedzieć, że z taką troszeczkę mieszaniną strachu i takiej może tyci, tyci, tyci dumy, że powstał, o czym Państwo już wiecie, portal, który bardzo fajnie się nazywa Plusujemy. Oczywiście w Polsce plusujemy.pl, czyli jest na tej domenie plusujemy.pl. Jest to portal, o którym ględziłem Państwu już od wielu lat. Chyba od dwóch lat. Skarżyłem się Państwu, że gdy rano się budzę, bo chciałem, żeby to tak wyszło, tak bonton, silwuplet, tak jak we Francji, że gdy budzę się rano, jem krosanty czy croissanty, nie, właśnie nie wiem jak to się mówi, croissanty, widziałem na filmie, że to się jakoś tak bontą mówiło i kaweczkę piję do tego, to sobie siadam przed agregatorem treści, bo tym jest właśnie plusujemy.pl, czyli jak Państwo coś fajnego zobaczą gdzieś w internetach, to kopiujecie link i wklejacie na stronę plusujemy.pl i on się tam wyświetla i każdy sobie może go skomentować, może dać plusa, może też niestety dać minusa. Szanowni Państwo, więc lubiłem rano to zrobić, ponieważ no nie lubię chodzić po portalach i szukać czegoś dobrego do poczytania, to lubiłem wchodzić na pewne agregatory treści, gdzie sami ludzie wklejali najlepsze rzeczy z internetu, i zamiast szukać, sobie mogłem po prostu je zobaczyć i poczytać coś fajnego. No i teraz właśnie, zamiast rano stawać się przy tych crossantach, przy tych, nie wiem jak to tam we Francji, bontons, sylwople, no to jakieś sery pleśniowe, cuchnące kawiory, obrzydlistwa, jakieś ślimaki, do tego kaweczka, ale musi być po francusku, po francusku. I sobie przed tym agregatorem treści siadamy i sobie czytamy, co tam na świecie słychać dobrego albo mniej dobrego. To już zależy od człowieka. Są tacy, co chcą wyszukiwać tylko dobrych informacji, żeby je ludziom udostępniać i pokazywać, a są tacy, co chcą ludzi zasmucić i już od rana chcą poczytać jakiejś tragedii, o jakimś kalectwie, o jakimś nieszczęściu. I tak jak powiedziałem, są osoby, które chcą, żeby ktoś rano dusząc się tymi krostantami, tym kawiorem obrzydliwymi i jakimiś tam innymi modnymi specjałami, popijając to modnym szampanem, żeby przeczytał coś fajnego, żeby poglądał sobie, jak pieski są pełne energii, jak biegają, jak się cieszą. Jakieś piękne rzeczy, tak? Że na przykład Johnny Deep wygrał w sądzie z panią. Amberta, która narżnęła w łóżko Kupstala, a miał ją bić. No może nie, była pijana, nie zdążyła. To też tak nie można osądzać. Szanowni Państwo, kto nigdy nie zerżnęł się w łóżko, niech pierwszy rzuci kamieniem. Oczywiście to jest żart, żeby to było jasne. Szanowni Państwo, więc powstał ten portal i teraz już Państwu poważnie powiem, o co tutaj chodzi? O co się tutaj rozchodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Mamy, po, mamy portal, no forum, forum. To, to też chyba w sumie portal się nazywa, ale niech będzie. Mamy forum braciaSamce.pl. Powstało ono po to, ponieważ w Polsce statystyki, nie tam jakieś moje wymyślone rzeczy, straszenie ludzi, żeby na tym zarabiać miliardy dolarów. Jak to niektórzy moi krytycy sądzą. Tylko to są statystyki. 30, ponad 33% małżeństw w Polsce doświadcza rozwodu. Jest to związane często z wielkimi tragediami, które doprowadzają do samobójstw, do przestępstw, do rozwoju alkoholizmu, narkomanii. Ludzie od bólu od strasznego cierpienia kiedy łamie im się życie kiedy są zdradzani kiedy myśleli że już mają w jakiś sposób ustawione życie i to się wszystko załamuje tracą mieszkanie czy zostają wyrzuceni z mieszkania czy to przez policję czy przez ukochaną czy przez kilku chłopaków łysych tak którzy są kumplami jej nie wiem brata na przykład zdarzają się takie sytuacje to wcale nie raz i to chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, to są straszne cierpienia. Ja sam zresztą pisałem w jednej ze swoich książek w Kobietopedii. Tutaj sobie pozwolę na taką małą, małą nutkę reklamy, żeby było sklep z moimi i m, mojego kolegi, pana Rotholza, książkami. Znajduje się pod adresem strefasamca.pl. Więc w mojej książce Kobietopedia właśnie opisałem. Co się działo ze mną po takiej sytuacji? Oczywiście, ponieważ było to zgłaszane, nie tylko to, do różnych służb i do prokuratury i tak dalej, więc ja zmyśliłem to, to żeby było jasne. Ja to zmyśliłem, tak? Och, cholera, coś mi do oka wpadło, bo strasznie mrugam. Chyba jakaś mucha. Mucha nie siada, jak to się mówi. Więc. Forum powstało po to, żebyście mogli przyjść po różnych takich tragediach, tfu, 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 żeby się to Państwu nigdy nie zdarzyło, żeby można było przyjść, porozmawiać, wyrzucić z siebie te negatywne emocje. Niektórzy ludzie byli ofiarami psychopaty albo psychopatki i okazywało się, bo to nie jest forum tylko dla mężczyzn, oczywiście kobiety jest mniej, ale jeśli kobieta chce pomóc, to jak najbardziej oczywiście, że tak. Nie jesteśmy jakimiś wariatami czy nienormalnymi, którzy nienawidzą kobiet, tylko jesteśmy ludźmi, którzy yy, widzą, że coś się dzieje gr grubo nie tak. Grubo nie tak. Więc yy, można się było na forum dowiedzieć na przykład, że to, co robiliśmy, to nie było tak, że, że ja jestem nienormalny, że jestem chory psychicznie, bo dużo ludzi żyje w takim przekonaniu, że właśnie są chorzy psychicznie, że są źli, że są grzeszni, mają olbrzymie poczucie winy, że coś złego zrobili. To, że się rozpadło małżeństwo, czy narzeczeństwo, czy związek, to jest ich wina. I dopiero po przeczytaniu setek, czy może już tysięcy historii państwa na naszym forum, okazuje się, że z barków tych ludzi spada olbrzymi ciężar. Nie byli chorzy psychicznie, nie byli źli, nie byli potworami. Nie muszą iść się naprać wódą, żeby zapomnieć o tym bólu, tylko czytają, że to spotkało innych. Że inni mężczyźni potem się spotykali z inną kobietą, jeszcze mocniej się zakochiwali. Ta ich też robiła wrogi, albo oni ją i znowu się zakochiwali. Że to nie jest koniec świata żaden. Że te straszne emocje miną. Że większość tych emocji to trzeba przepracować i że te emocje będą malały. Mężczyzna i kobieta bez takiej wiedzy, znaczy to jest forum głównie dla mężczyzn, nie dla kobiet. Kobiety oczywiście mogą przyjść, ale kobiety mają swoje fora, mają swoją pomoc prawną, psychologiczną. Mężczyźni tego nie mają. Mężczyźni tego nie mają. Dlatego właśnie powstało Forum Bracia Cypel. Bo gdzie pójdziesz, mężczyzno jeden z drugim, jak cię wykopsają z życia, pobiją gdzieś, zabiorą ci mieszkanie? Gdzie pójdziesz? Na różne portale, agregatory, treści, gdzie gówniarstwo będzie się z ciebie wyśmiewało, wyszydzało cię? Bo na naszym forum czegoś takiego, coś takiego nie było tolerowane. Owszem, zdarzało się, no nikt nie jest jasnowidzem nie przewidzi, że dany człowiek się nieładnie zachowa, dlatego są kary, są warne, tak? Czy czasowe takie, no, że ktoś nie może wejść? Są bane, są ludzie wyrzucani, jeśli coś takiego robią. Ten system nie jest doskonały, bo i doskonały być nie może. No. no niestety. Niestety na Ziemi żaden system nie może być doskonały. Dlatego, szanowni państwo, właśnie po to było forum. Żeby uratować komuś życie, żeby uratować kogoś od nałogów, od nieszczęścia, przede wszystkim od cierpienia. Ale też był jeszcze jeden powód. Niektóre rzeczy, które działy się mężczyzną, wołały nie tylko o pomstę do nieba, ale aż się prosiło, żeby tę sprawę nagłośnić. Nagłośnić tak mocno, żeby służby sprawiedliwości, żeby w ogóle no, system prawa i system sprawiedliwości zaczęły działać. I to jest takie dziwne, że jak się prasa przygląda, jak telewizja się czemuś przygląda, jak jakaś sprawa staje się bardzo medialna, to i nagle prokuratorzy się biorą szybciej do roboty, i nagle sprawa przyspiesza. I nagle kogoś mogą złapać, i mocniej się przyglądają danej sytuacji. A jak nie rozgłośnisz. Tfu, przy... przepraszam, co ja. Nie nagłośnisz, nie, nie rozgłośnisz, nie nagłośnisz danej sprawy. Nie sprawi, że to się stanie medialne. Nie sprawi, że do spoconego z nerwów prokuratura przyjdzie kilku dziennikarzy i będzie codziennie stało, żeby czekać na niego i zadawać mu kłopotliwe pytania. Jeśli czegoś takiego się nie stanie, tak, biedny człowiek, pokonany przez życie, bez pieniędzy, bez mieszkania, gdzieś tam pobity, wygnany, cierpiący, to życzę Ci powodzenia w polskim systemie prawnym. Mogę tylko powiedzieć to, tylko to mogę powiedzieć po wielu latach, gdzie Państwo wiedzą, że od kilku lat jeżdżę głównie tylko po sądach, żeby, żeby coś zrobić z tymi pomówieniami tak, o pedofilię, o złodziejstwo, o najgorsze, najgorsze najchydniejsze oszczerstwa, które są rzucane pod moim nazwiskiem i kojarzone z moim nazwiskiem. Jest to specjalnie robione od już wielu, wielu, wielu lat. Do tej pory jest kilka już wyroków prawomocnych, zostali niektórzy panowie skazani i jeszcze będzie to wiele lat trwało, bo jeszcze zostało kilku panów i trzy albo cztery panie, to jeszcze, to jeszcze będzie dyskutowane. Szanowni Państwo, więc niestety forum bracia samcy.pl może Państwu pomóc, bardzo pomóc, zmniejszyć cierpienie, dać jakąś radę prawną, lekarską, to jest bardzo duża pomoc. Ale forum jest po prostu za małe. Ma za mały wpływ na polską rzeczywistość, żeby na przykład nagłośnić daną sprawę w taki sposób, żeby zainteresowały się tym media, znani YouTuberzy, ogólnie media. Czyli żeby o sprawie zaczęło być głośno w kraju, żeby można było wpłynąć na urzędników, na różne rzeczy, żeby ciebie po prostu poważnie potraktowano. Żeby nie przymknięto oczu na niesprawiedliwość. Na przykład, że zostaje źle potraktowany. I forum niestety jest za krótkie na to, ponieważ ma za mało ludzi. Ktoś może powiedzieć 40 milionów kraj, 15 milionów za granicami. Dlaczego, nie wiem, 2 miliony mężczyzn nie jest na forum? Przecież to jest w ich interesie. 33% jest rozwodu w Polsce. A skąd Państwo myślą, że się wzięły takie hasła Polak, mądry po szkodzie? Myślicie Państwo, że te hasła skąd się wzięły? Masoni wymyślali, oczywiście są siły, które są zainteresowane tym, żeby wykpić Polaków, tak, tak samo jak są siły, które są zainteresowane, żeby wykpić inne państwa, bo mają jakieś tam swoje interesy, ale to akurat nie powstało przypadkiem. Te przysłowie, Polak mądry po szkodzie, tych przysłów jest wiele, akurat teraz zapomniałem, jak trzeba powiedzieć. A pa pamiętam, że pamiętałem jeszcze za dwa inne. Polak mądry po szkodzie. Teraz, dopóki taki Polak jest w mieszkaniu, jest z dziewczyną, jest fajnie, to on ma w dupie jakichś braci samców. Gdzieś tam poczyta, powie, tam ten to pedofil gwałci dzieci, mordują, nienormalni in latają z siekierami, kobiety mordują. Normalni ludzie, którzy gadają o życiu, o samochodach, o pasjach, normalni, zwykli, normalni ludzie, którzy wymieniają się wiedzą o swoich związkach. I dzięki temu, że wymieniają się tą wiedzą, i ta wiedza jest tam dostępna do przeczytania. Można zrozumieć, że ani nie byłem zły, nie byłem winny. Czasami byłem winny, ale może nie aż tak bardzo, jak mi wmawiano. Można przeczytać, co zrobić, jak sobie pomóc w danej sytuacji. Więc oni nie będą do tych frajerów łazili. Ale potem nagle się człowiek zostaje wygoniony z mieszkania, bo te prawo już weszło. Przychodzi policja, Kobita ma już kochanka, uderza parę razy głową w umywalkę przychodzi wąsaty policjant, ona mówi, chłop złapał za włosy i uderzył umywalkę, pokazuje umywalkę we krwi, jeszcze nie daj panie chyba dobry, boże, zęby wybite z dwa yy, i masz 15 minut chyba na opuszczenie mieszkania, możesz chyba laptopa zabrać, jeśli to jest potrzebne ci do pracy, ale chyba to jest tylko zgoda kobiety, bo laptop ona może powiedzieć, że jest jej i nie będziesz nawet miał czasu szukać papierów, a możesz ich nie mieć, możesz mieć je schowane no i nagle ten, co się tak z tych frajerów wyśmiewał, przychodzi po pomoc. Wy państwo myślicie, że, że tak nie było w ciągu wielu lat ostatnich? Było tak. Polak, mądry po szkodzie. I wielka szkoda, bo takich ludzi trzeba przyjąć. No nie wiedzieli, no każdy ma etap w życiu, że myśli, że go pewne rzeczy nie spotkają. Ilu ludzi jest, którzy mają poucinane nogi i ręce, bo zapierdalali, jak to się mówi autostradką, szybko i bezpiecznie. I się okazało, że jednak nie aż tak bardzo bezpiecznie. Gdyby wiedzieli, to by zwolnili. Ale nie wiedzieli. Brawura, młodość, przeświadczenie, że mnie nie spotka, nic złego. To po co się ludzie ubezpieczają w takim razie? Po to jest ubezpieczenie, że jak się coś stanie złego, to, to nie zostaniesz na lodzie. No i teraz taki chłop się wyśmiewał i, i co? Gdzie on pójdzie? Wyśmieją go. Po prostu go wyszydzą tak, na różnych portalach. Przecież Państwo wiedzą, że ja tam na jednym z portali mówiłem o swoich tam przejściach. Prokuratura wszczęła śledztwo na tym portalu, co się działo. No to jedni wyszedzali, drudzy, to czemu nie pójdziesz na policję? No Państwo znają ten temat. A u nas nikt się nie wyśmieje, u nas masz podaną rękę. I tak strasznie plują na nas. A dlaczego na nas plują? Dlaczego tylu jest głównie lewicowych youtuberów, którzy na nas plują? Bo to jest proste, bo wiele osób, głównie psychopatycznych, socjopatycznych, którzy żerują i na kobietach, i na mężczyznach, nie chcą, żeby ich ofiara miała wiedzę prawną, psychologiczną, a tę wiedzę rozdajemy za darmo ofiarom. To nie jest za darmo. Ja muszę za wszystko zapłacić, ale płaciłem za to, sprzedając swoje. Książki jestem autorem i współautorem 19 książek obecnie. Kilku nagrań napisałem, tam ileś tysięcy felietonów. Parę tysięcy nagrań nagrałem. I to wszystko te całe Eldorado było do czasu. Mogłem to w to wszystko się bawić dopóki moi hejterzy nie rzucili moich książek do internetu, gdzie ludzie chętnie bardzo mnie często chwaląc ale za darmożkę sobie brali, no bo nie trzeba płacić na strefie samca.pl. A przecież ja z tego utrzymywałem forum, tę całą pomoc dla tych ludzi koło się zamyka. Polak, mądry po szkodzie. Ale na szczęście, szczęście w nieszczęściu jest takie, że ku zdumieniu moich hejterów, którzy bluzgali, wyzywali w nieprawdopodobny sposób, zawsze jak poproszę o pieniądze, robię jakąś zbiórkę i mówię na co to potrzebuję. To ludzie nigdy mnie w potrzebie nie zostawili. Za te kilkanaście lat dbania, nagrywania o ludzi o to, żeby sobie mogli pomóc w jakiejś nieszczęśliwej sytuacji, ludzie mnie nigdy praktycznie nie zostawili na lodzie. Nigdy. To jest dopiero złość dla takiego hejtera. I co tu zrobić? Wiadomo, że to już nie ma takiego Eldorado. Żyło mi się dostatnio, bo pisałem książki, myślę, że mam całkiem niezłe pióro. Sprzedawałem, uczciwie pracowałem, płaciłem podatki. Ale mi to po prostu odebrano. Dlatego czasami proszę Państwa o coś, muszę Zusy opłacić z Rosy. No wiadomo ile jest tych wszystkich opłat. No i teraz dochodzimy, Szanowni Państwo, do końca. Będziemy intelektualnie szczytowali, że sobie tak pozwolę obrzydliwie powiedzieć. I powstało plusujemy.pl i plusujemy.pl jest stroną, agregatorem treści, który nie będzie stricte tylko nastawiony na męskie sprawy. Mogą tam być kobiety, mogą być mężczyźni, mogą być wędkarze. Na forum też mogą być, ale forum jednak ma jakąś tam specjalizację, prawda? Tam na plusujemy.pl może być wszystko: Free fighty, wędkarstwo. Nie wiem, co z tym wędkarstwem ostatnio mam w głowie. To może być wszystko. Serialem, jak miłość, ktoś powie: ojej, Marek, ty taki wysoki poziom, a tu jakieś takie obniżanie poziomu, jakieś seriale czy coś. Dajmy ludziom wolność. Niech sobie poczytają, o czym chcą. Można sobie zaznaczyć na portalu, że danych treści nie chcemy czytać i tyle. Niech sobie ludzie inni czytają, ale co ten portal daje? Ten portal oprócz innych korzyści. On ma już szansę na to, żeby stać się portalem ogólnopolskim. Plusujemy.pl. I wtedy już można zrobić coś, czego nie można było zrobić na forum. Będzie można nagłaśniać sprawy. Tylko, że to nie będzie portal w sprawach takich męskich. Będzie ogólny portal, jak normalny agregator treści. Ale tam, jeśli się wszystko powiedzie, jeśli będzie dużo ludzi, dużo ruchu, to będzie można nagłaśniać sprawy. No i teraz Państwo mnie zapytają, no ale jak tu sprawę nagłośnić? No dobrze wiecie, że jeśli ktoś zakłada na danym portalu, jako jeden z pierwszych, konto i mija gdzieś tam 10 lat i przychodzi gościu, który ma konto miesiąc, i on mówi: dajcie mi pomoc, nagłośnijcie sprawę, nikt mu nie pomoże. A kto Ty jesteś, powiedzą. Ale jak ktoś ma konto od 10 lat. Czy pięciu, czy dwóch lat. Zna się z ludźmi, ludzie go znają, i on mówi, że ma bardzo duży problem, żeby nagłośnić daną sprawę, to wtedy sami ludzie nagłaśniają. A właściciele portalu bardzo chętnie dopomogą w tym. Czy jakaś zbiórka, czy komuś się zdarzyło nieszczęście, dziecko zachorowało, czy jakieś nieszczęście, czy coś trzeba w, w sądzie. Nie widzę żadnego problemu. Ktoś pomagał, ktoś założył konto, ktoś był aktywny, ktoś pomógł, żeby ten portal plusujemy.pl się rozwijał. To ja nie widzę powodu, żeby komuś się odwdzięczyć. No ale to, to tak nie może być, że przychodzi ktoś, kto nic nie włożył od siebie i mówi: Dajcie mi pomóc, dajcie mi pomoc. No to idźcie sobie tam gdzieś indziej, tam też wam nie pomogą. No niestety, no to, to jest tak, że no coś trzeba z siebie czasami dać. Ktoś powie: O Marek, to ty dobry nie jesteś. Nie, ja właśnie nie jestem głupi. To nie ma nic wspólnego z dobrem. Jeśli ja będę pomagał osobie, która przychodzi, nie znam jej, nigdy nic dla mnie nie zrobiła, to wtedy będę miał mniejszą siłę oddziaływania, przepraszam, i będę mógł mniej pomóc osobie, która tam była od lat i zawsze coś się wpisywała i zawsze jakby reagowała pozytywnie na moje prośby, prawda? Pomagam tym, którzy mi pomagają, którzy pomagają w tej całej idei, którą jest to, żebyśmy po prostu nie cierpieli w tym życiu. Ja nie mam żadnych celów ideologicznych. Ja nie chcę, żeby zbawić świat czy stworzyć nową religię. Ja tego nie chcę, bo ja jestem prostym, zwykłym chłopakiem, też z wieloma problemami. I po prostu chcę, żeby tfu, obrzydliwe hasło platformy, ale powiem, żeby żyło się po prostu nam lepiej. Nic z platformą nie mam wspólnego, ale po prostu, żeby żyło się lepiej, żeby było mniej cierpienia, żeby szybciej załatwiać jakieś problematyczne sprawy, żeby więcej przyjemności wycisnąć z tego życia, jak stópki z pastą do zębów. Tyle, tylko i aż tyle. To może się wydawać bardzo takie prymitywne, ale jak komuś życie nastąpi na odcisk, to dopiero można być wdzięcznym, że coś takiego jest że ma się gdzieś konto, że ma gdzieś się ma gdzieś się, przepraszam znajomych, kolegów, że się ma jakąś grupę, w której się jest że nie zostaniesz sam w nieszczęściu ktoś pomoże i forum pomagało i będzie pomagało ale forum nie ma takich zasięgów, a Plusujemy PL, ma szansę zasięgi mieć olbrzymie, ogólnopolskie przypomnę Państwu już na koniec bo to już jest ponad 25 minut że ja już taki agregator treści miałem. Wyłożyłem na niego i straciłem około 20-25 tysięcy złotych, a być może i więcej. Portal ten nazywał się samiecweb.pl i był numerem 4 w Polsce. Mimo, że dość szybko go po prostu opuściłem, zostawiłem, bo no, były złe, były, były, przepraszam, złe założenia. Się po prostu nie znałem, trochę doradcy źle powiedzieli i to było źle zrobione, ale tak w życiu jest. Straci się pieniądze, ponosi się porażkę, powstajesz i walczysz znowu. Tak? I teraz znowu jestem kolejny raz. Forum Bracia Asancy Pel, jako forum numer jeden, jakby w polskiej takiej no, sferze typowo męskiej, typowo męskie tematy, no to jesteśmy numerem jeden. Ale nie wszyscy z Państwa wiedzą, że zanim te forum powstało, kiedy ja prowadziłem strony różne, portale swoje, na przykład SamCherunopel, gdzie pisałem artykuły, tam są tak naprawdę dwie strony, bo jedna była na Joomla robiona i potem trzeba było na WordPressa przejść, bo już ta Joomla nie była wspierana i, i były tam problemy. Tam jest chyba, nie wiem, ze 3000 artykułów. Więc stworzyłem forum męskie, ale ono upadło, ponieważ nie było mnie stać, żeby je utrzymać i chłopak, który te forum robił, po prostu znikł. I miał rację. No. Także, szanowni państwo, upadłem, nauczyłem się czegoś na tych lekcjach życiowych i od nowa już zrobiłem to lepiej. Dlatego teraz liczę, że po tym, gdy sam jest wep, w sumie to mogło prosperować, tylko że ja już nie chciałem. Założenie było takie, że sama nazwa odnosiła się do męskich tematów, i to był właśnie ten największy błąd. Ja po prostu tego do końca jeszcze nie, nie ogarniałem, nie rozumiałem tego. W sumie to mogło funkcjonować, tylko no niestety to było tak topornie zrobione. A, szkoda, szkoda gadać, bo można by gadać, gdzie tam błędy zostały popełnione, gdzie ktoś wykorzystał moją naiwność w tej sprawie. No tak to jest. No. Czasami w życiu nie mam do nikogo winy, było, minęło. Teraz jest nowy portal, zrobiony porządnie. Jest nas trzech współlasów, bo wiadomo, że przecież ja, jeśli chodzi o komputer, to czasem mam problem z obsługą myszki, jeśli chodzi o technikalia, więc. Nie ma mowy, żebym zrobił taki portal, a portal jest zrobiony fenomenalnie. Tak więc to tylko to mogę powiedzieć: jest nas z trzech wspólników i nic więcej nie chciałbym mówić na ten temat, więc proszę nawet nie pytać. Z wiadomych względów. Więc, szanowni Państwo, portal Prusu, pr, prusujemy.pl, kurde, już wszyscy naprawdę zmęczony z prusami się skojarzyło. Zapraszam państwa na ten portal, żebyście weszli www.plusujemy.pl. Po prawej stronie zarejestruj, zarejestrowali sobie swój nick, no tak jak na każdym portalu w Polsce i na świecie, załóżcie swoje konto. Nie musicie nic od razu robić, ale wklejajcie jakieś linki, można robić dyskusję. Portal jest cały czas rozwijany, cały czas go rozwijamy. Więc no, zapraszam Państwa, po prostu zapraszam. Zróbcie coś dla siebie, to będzie dla Was ubezpieczenie, jakby się coś tfu, tfu, tfu kiedyś stało. Jeśli ktoś z Państwa jest mi wdzięczny za te kilkanaście lat w internecie, gdzie nigdy Państwa nie oszukałem, na najmniejszej sprawie nigdy przez te kilkanaście lat. I zawsze można powiedzieć swoim życiem służyłem społeczeństwu. O Boże, jak to zabrzmiało. Całe życie służył społeczeństwu. Nigdy nie zjadł nawet batona, bo tylko służył społeczeństwu. No to jest akurat sądząc po mojej masie ciała. Słusznej, słusznej i zbawiennej. Akurat nieprawda, ale. Yy, szanowni Państwo, przydałoby się, żebyście przyszli. Coś tam wklei jeden, ma więcej czasu, to więcej. Ktoś inny nie chce, no to czas, raz na tydzień nawet jeden. Ale żebyście zakładali te konta, żebyście wklejali. I sami będziecie mieli przyjemność skorzystania. Rano sobie wstaniecie, będziecie dorabiać swojaka, a ten swojak ty, za te pieniądze nie kupi kawioru, nie kupi sobie szampana jakiegoś obrzydliwego, francuskiego, krosantów i kawy, tylko te pieniądze w jakiejś części będzie inwestował w forum, po to, żeby była taka bardziej wyspecjalizowana pomoc. Poza tym, jeśli ten projekt wypali finansowo, to ja mam jeszcze inne pomysły, jak ludziom pomagać. Po prostu chciałbym bardzo pomagać ludziom ogólnie poszkodowanym przez psychopatów i socjopatów, ale to jest pomysł już taki, myślę, jeśli będę dłużej żył. To jest już gruby pomysł. Nie wiem, czy będę w stanie kiedyś coś takiego zrobić, ale być może, jak się tak życie ułoży, że dam radę, to to zrobię. Jak się tak ułoży, że nie dam rady, to trudno, nie mam zamiaru się tym specjalnie przejmować. Już w moim wieku ja już chcę tylko robić coś, co mi sprawia przyjemność. Nie chcę robić czegoś, co jest dla mnie nieprzyjemne, do czego się będę musiał zmuszać. A pomaganie ludziom akurat sprawia mi żywiołową przyjemność, i w sumie tylko to mi sprawia przyjemność. Taką duchową, bo wiadomo, że przyjemności w życiu jest troszkę więcej, ale chodzi o takie spełnienie, o takie no, zawodowe jakby rejony. Tak. Czuję wtedy spełnienie. Czuję, że spełniam swoje powołanie. Nie wiem nawet jak to napisać. Jest pewien brak w środku, który jest wtedy jakby wypełniony. Poza tym zresztą. Wielu ludzi mi pomagało w życiu. Jestem zawsze bardzo pamiętliwy i naprawdę bardzo chciałbym się odwdzięczyć, bo wielu ludzi jest naprawdę bardzo dobrych. Nawet tych, którzy czy przeklinają na mnie, czy coś do mnie mają, po prostu może do końca mnie nie znają, do końca nie wiedzą, jakie mam intencje, może zostali fałszywie okłamani na mój temat, może faktycznie mój sposób mówienia, bycia. Jest jakiś taki prostacki, cwaniacki, ale to jest tylko na zewnątrz. Ja jestem przecież nieśmiałym, skromnym, normalnym, prostym chłopakiem. Ale jak biorę mikrofon do ręki, no to się zamienia w takiego troszkę obleśnego, z uśmieszkiem mówiącego o dymaniu. A tak normalnie to o dymaniu to tak czerwony się robi na twarzy. No tu może bez przesady, po tylu latach to nie, ale... Ale no, no wiecie o co chodzi, także... Jest wielu po, porządnych ludzi, którym przydałaby się pomoc, dobra rada. Ja tych rad mało udzielam, po prostu na forum sami ludzie udzielają rady, to wy udzielacie rady. Jest takie przysłowie to ludzie ludziom zgotowali ten los. A wy na forum właśnie to bracia, braciom zgotowali taki los, że można sobie coś przeczytać, że tym przeczytaniem waszych historii ktoś może. Zrezygnować z samobójstwa, zrezygnować z przestępstwa, żeby później zasztyletować chłopa swojej byłej, tylko zacząć normalnie żyć i leczyć siebie, leczyć swoje emocje, leczyć swoją zazdrość, budować swoją samocenę, żeby bazować na miłości do siebie, a nie szukać wszędzie na zewnątrz, żeby ktoś nas tylko pokochał, żeby ktoś nam coś dał. A to właśnie trzeba nauczyć się czerpać. Z własnych zasobów, a nie z, zewn z zewnątrz, bo z zewnątrz, jak ktoś nam coś da, to czegoś zażąda w zamian. A może nam się to bardzo nie podobać. Wiem, że coś zapomniałem, coś chciałem powiedzieć jeszcze. Tak więc, no, szanowni Państwo, zapraszam na plusujemy.pl. Jeśli mi się coś przypomni, to, to jeszcze może kiedyś o tym powiem. Myślę, że będzie nam bardzo miło, sobie codziennie rano poczytać najfajniejsze informacje z całego świata, czy wieczorem wejść w każdej wolnej chwili działa też oczywiście na komórce i to bardzo fajnie działa więc będzie można sobie i na, na telefonie, i na tablecie i na laptopie, i na pececie wszędzie będzie można sobie plusujemy zawsze wejść poczytać jakieś ciekawostki ktoś wkłada bardzo cieka, ciekawe rzeczy z różnych stron świata no, teraz jest mało, bardzo mało komentarzy, no ale to się zmieni, jeśli będzie więcej osób, będą dyskusje. No, to będzie sobie można poczytać dyskusje, ale nawet na bardzo znanych agregatorach treści pod niektórymi tematami dyskusji nie ma, więc to też nie ma co wymagać. Przelatujemy sobie po prostu i widzimy same najlepsze tematy. Czy znaczy, to nie jest przyjemne? sobie tak posiedzieć, poskrolować, popatrzeć, co tam jest na, na świecie i fajni ludzie wybierają nam najlepsze rzeczy, a nie czytać tam, że nie wiem, gdzieś tam jakaś aktorka narżnęła w pościel. Kurde, no stąd znowu Panią Amber. Dobrze, z tą Panią Amber. Właśnie to, tą Panią Amber od tego Johnny'ego Deepa, co go oskarżała o przemoc, że on ją biła, to się okazało, że to ona go biła w sumie. I uratowało tego aktora nagranie z psychoanalizy, tak? Nie, on... No, byli na jakiejś psychoterapii, czy tam czy terapii małżeńskiej, czy terapii dla par. No i się wydało, no, gdyby nie nagranie, no to być może i w pasiach poszedłby, jak to się mówi, brzydko, jak młodzi mówią, poszedłby pierdzić w pasiak. Pan Johnny Deep, a teraz właśnie nagranie mu uratowało dupę. To jest odnośnie tego, gdy ja właśnie mówię w niektórych sytuacjach o nagrywaniu. Jak właśnie tam muszę czytać, że jestem schizofrenikiem, pierdolniętym, nienormalnym i zawsze zdenerwowane, panie to piszą, które są ściekłe, że ktoś mógłby nagrać, że to tylko na zewnątrz są takie uśmiechy i tak fajnie, a I mąż jest potworem, a jakby się nagrało, co tam się naprawdę w środku dzieje, to byłoby dokładnie tak, jak z tą, właśnie co nasrała do łóżka. Także szanowni państwo, jak to zaśpiewał Popek w swojej piosence Boże drogi nie gówna modelki, to tytuł piosenki o modelkach gówno ja tak. szanowni państwo nie rąbcie w, w, we własne łóżko. I powiem państwu jeszcze kawał odnośnie tego łóżka. Przychodzi starszy pan do recepcji hotelu wieczore, rano przepraszam, i mówi zasłałem łóżko, a pani mówi no to dobrze, to bardzo dobrze. Oj, nie bardzo, nie bardzo, odpowiadał staruszek. Jakby to niektórzy powiedzieli, stalusek, staluszek, stalusek. Szanowni Państwo, ostatnia rzecz właśnie, która mi się przypomniała. Musicie mieć świadomość, niektórzy z Was mają, niektórzy nie, że mogą dziać się różne rzeczy. Jak Państwo wiedzą, Wygrywam procesy karne. Nie zostałem w żadnym skazany, mimo, że robili mi też procesy. Wszędzie byłem uniewinniany prawomocnie. Więc idzie na grubo, już od wielu lat. Więc sami Państwo chyba się domyślają, że osoby, które od lat poświęcają no, praktycznie większość swojego życia, żeby napisać, jakim jestem durniem i niemo to, i wyjdzie, że taki portal gdzieś tam zacznie przynosić zyski i sukces, no to chyba Państwo potrafią sobie wyobrazić, co to spowoduje, tak? Już wiem, że się, no, no już grubo się dzieje, tak? Jest niesamowita agresja u tych ludzi. Po prostu, no, myśleli, że jak ja nie nagrywam teraz tę ostatnią, jest taki, no, no, problemy przez ostatni rok. Zapoczątkowane przez bardzo przykre wydarzenie, jedne z najgorszych w moim życiu to myśleli i to było pisane, że mam depresję, że się załamałem, tak, wiedzieli, że książki się nie sprzedają, że proszę o pieniądze, żeby mi ZUS płacić, żeby coś kupić, tak, więc już, już była ta radość, że już le jestem na kolanach, a tu się okazuje, że nagle wyskakuje jak królik z kapelusza, jest nowy portal i to niektórzy z nich będą dokładnie wiedzieli, jakie się możliwości wiążą z tym portalem i... Ja i moja ekipa też dokładnie wiemy. Nie o wszystkim trzeba mówić, szanowni państwo. Ale tam są tacy, którzy będą wiedzieli. Więc ta skala sukcesu dla nich może być po prostu przerażająca. Jeśli ktoś was nienawidzi, gardzi wami i życzy wam, przeklina was w myślach, życzy wam, żebyście umarli, cierpieli w najgorszych męczarniach, no to taka osoba raczej nie będzie się cieszyła z tego, że wam się coś w życiu powiodło, że wam się coś udało, więc będą przeszkadzali z całą pewnością, tak jak i przeszkadzali na forum, tak? dopiero ta wpłata, opłata rejestracyjna 25 zł, tych multimilionerów, jak się przedstawiali, bezrobotnych, zatrzymała falę, tam zakładania kont i robienia różnych świństw, to było nie do przeskoczenia 25 złotych, Także to tylko chciałbym Państwa uprzedzić, że takie rzeczy będą, będą nowe oszczerstwa na mój temat, zawsze, dlatego zawsze bardzo proszę o dowody, o dowody i dlaczego te wszystkie rzeczy, które są powtarzane były mówione w sądzie, dlaczego ja jestem zawsze uniewinniany prawomocnie, a moi em, krytycy zostają prawomocnie skazani, prawomocnie skazani karnymi, karnymi wyrokami, więc zawsze bardzo proszę o to zapytać w odpowiedzi usłyszycie, że jesteście moim multikontem albo wyzwiska do waszych rodziców i itd. I etc. Nie ma co już tego tematu ciągnąć, tylko po prostu chcę państwa uprzedzić. A tak ze zwykłych spraw to poluję. Jeśli ktoś z państwa interesuje się telefonami, to ostatnie dwa tygodnie w tym spędzam, trzy tygodnie nawet. Już mi się trochę ten Samsung mój, parę rzeczy już się psuje, więc postanowiłem, że sobie kupię Pixela 7, bo no niestety Chciałoby się coś droższego, no to w takiej sytuacji finansowej nie ma szans na to. Pixel kosztuje 2,600 już można kupić i robi jedne z najlepszych na rynku zdjęcia, bo to głównie o zdjęcia i o filmy mi chodzi, ale głównie o zdjęcia, o jakość zdjęć. I telefon za 2,5 tysiąca robi straszną rozróbę na rynku i to właśnie mi się bardzo podoba. Nawet sobie pomyślałem, że. No, ja tam sobie pomyślałem. Po prostu lubię trzaskać zdjęcia punia. Sami Państwo widzę, widzą, jak starszy pan wrzuca zdjęcia swojego pieska ukochanego. <laughs> czy czasami kotka, czy czasami szwionusi to rzadziej, bo ona, biedulka sobie leży tylko przed domem, więc no nie ma w śmiesznych jakichś różnych pozycjach możliwości robić jej zdjęć. Szanowni Państwo, to chyba by było wszystko. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam serdecznie na plusujemy.pl i życzę Państwu miłego spędzania czasu z nami tutaj w plusujemy.pl. Na plusujemy.pl. No właśnie, jak to się mówi, na Ukrainie czy w Ukrainie. Na plusujemy.pl czy w plusujemy.pl? Nie, no na plusujemy.pl. Chyba na plusujemy.pl. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie. Życzę miłego weekendu i do usłyszenia. A może i do zobaczenia. Cześć.